No to czas na kolejne piękne auto. I będzie to naprawdę piękne auto. Nie wiem, czy z wyglądu ci się podoba, ale mi bardzo. Już widzę, znam tą sylwetkę. Tak? Przy poszukiwaniach nie ukrywam, że takie Hondy oglądałem. Honda Odyssey, tak? Tak, dokładnie. I jak szukałeś, to miałeś jakieś takie upatrzone egzemplarze? Były upatrzone, jednak te fajniejsze dosyć szybko znikają z ogłoszeń. Aha. Wiadomo, to też jest auto z rynku amerykańskiego bądź z Kanady. Z historią, z różnymi historiami. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz konkretnie, na pewno miał naprawiany ten błotnik, tutaj tę stronę, bo to jest udokumentowane na zdjęciach. Nie wiemy jeszcze jak z dalszą częścią tego nadwozia. Jest to naprawdę kawał fury. W Stanach średniak. U nas jest to auto zaliczane do tych wielkogabarytowych. Tak, widać do aut, które stoją tutaj obok, że gabarytami jest to zdecydowanie większe auto. O, widzę, że automatyczna klapa. Póki co konfiguracja siedzeń, jak widzisz, 2, 2, 3. Czy to by ci wystarczyło, czy jeszcze rzeczywiście ty dokładnie? Nie, myślę, że zdecydowanie jest to opcja, która by wystarczała. Układ kanapy, widzę rozwiązania bardzo zbliżone do Toyoty. Te fotele też widzę, że chowają nam się tutaj do bagażnika. Ciemne auto, jasna tapicerka, widzę, to jest coś, co lubię. No i zobacz, w porównaniu z Renówką to chyba nie ma. Zdecydowanie tak. Trzeci rząd siedzenia siedzi się tu jak w aucie europejskim na tej drugiej kanapie. No, to prawda, tak. Mamy podłokietniki, uchwyty na kubki. Tutaj ta przestrzeń nad głową też zdecydowanie jest wystarczająca. Auto widzę jest trochę lepiej wyposażone, bo widzę tutaj skórę niż Toyota. Tak. I auto jest to rok młodszy, to jest 2016 rok i kosztuje 82 tysiące netto, czyli tyle samo co Siena. No i teraz twoje miejsce pracy tak naprawdę, musimy albo odpoczynku, jak wolisz. Otrzepać no. Ze śniegu, wsiadamy jak do swojego. Nie, no, to jest tak czyste i tak zadbane, no przecież zobacz, to tak, jest bardzo ładnie. Nówka sztuka tutaj, no, z tych wszystkich elementów, które się dotyka najczęściej, prawda? No nic tutaj zużyte nie jest. Więcej skóry, więcej tych materiałów takich nowocześniejszych i bardziej błyskotkowych. Jakbym to określił, niż no, w Toyocie. No, dwa duże ekrany, tak jest tutaj troszkę ekrany. Bardziej futurystycznie. Tam mniej krzykliwie niż w Renówce, aczkolwiek, a bardziej jakby tutaj nowocześnie niż w Toyocie, aczkolwiek ja na co dzień jeżdżę Hondą, więc tutaj większość tych przełączników jest mi znajoma. Co prawda nie mam automatycznych drzwi, ale tutaj sterowanie czy radiem, czy tempomatem jest bardzo... Bardzo podobne. No, system sterowania drzwiami też identyczny jak w Toyocie, czyli albo z pozycji kierowcy, prawda, podjeżdżasz pod przedszkole, szkołę, cyk, otwierasz z jednej strony, dziecko wysiada, zamykasz, prawda, albo guzikiem tutaj, albo oczywiście albo po szarpnięciu tak, delikatnym. Chyba jest blokada tutaj. Klamki, tak. Klapa też widzę automatyczna. Klapę też z pozycji kierowcy można otworzyć. Skrzynia automatyczna, motor sześciocylindrowy, bardzo elastyczny, bardzo cichutki i co ważne, na maksa bezawaryjny też. Tu się z tym układem napędowym też nic nie dzieje. Jest tu co prawda troszkę mniej biegów, bo nie 7, a 6. Odyseja może nie jest kosmiczna, ale widać tu powiew luksusu i nowoczesności. Nieco bardziej eleganckie od Toyoty wykończenie widać już na zewnątrz. V6 Hondy jest jednak o kilkanaście koni słabsza. W sprincie spod świateł o grubość zderzaka wygrałaby Sienna. Podobnie rzecz ma się w przypadku bagażnika. W Hondzie mieści się o jedną torbę mniej. Za to w kabinie Honda wygrywa. Dzieciaki nie poplamią skórzanej tapicerki. Na pokładzie są tempomat, grzanie siedzeń, a także elektrycznie otwierana tylna klapa.